luksus nie jest formą ani stylem. Luksus często kojarzy się z wysoką ceną i słusznie, ale luksus to też najwyższa jakość, niedostępność i ekskluzywność. Wesele luksusowe możecie zorganizować w każdym stylu. Jeżeli marzysz o tym, żeby być brytyjską księżniczką albo amerykańską gwiazdą filmową, to wszystko jest możliwe, bo luksus pozwala Ci właśnie na wszystko. W tym odcinku pokażę, jak w jednym luksusowym, wyjątkowym miejscu można zorganizować wesele w różnych stylach. Bohaterem tego odcinka jest Hotel Bristol. A ja idę na spotkanie z panią Natalią, która jest przedstawicielką tego miejsca i nieco więcej mi o nim opowie. Pani Natalio, rozpoczynamy nasze spotkanie w bardzo ważnym miejscu dla tego hotelu. Tutaj sporo działo się historycznie, ale też to miejsce teraz bardzo mocno eksploatowane jest przez młode pary. Proszę mi trochę o nim opowiedzieć. Tak, znajdujemy się w apartamencie Paderewskim, to jest nasza perła w koronie. Apartament bardzo zabytkowy, chroniony przez konserwatora zabytków. Natomiast oczywiście dostępny dla naszych par młodych. Możemy zorganizować tu dla nich sesje zdjęciowe. Możemy tu zorganizować również noc poślubną, czyli bardzo wyjątkowy moment dla naszych nowożeńców. W tym miejscu no, czuć tą historię i aż no, nie mogłabym nie zadać takiego pytania dotyczącego właśnie historii całego hotelu. Hotel Bristol ma już ponad stuletnią historię, także tu się bardzo wiele zadziało. Od samego początku byliśmy miejscem spotkań śmietanki towarzyskiej, a to właśnie tutaj zatrzymywali się najznamienitsi goście przyjeżdżający do Warszawy. A fundatorem naszego hotelu jest Ignacy Jan Paderewski, sławny kompozytor, pianista, a i również premier II Rzeczypospolitej. Zatrzymywało się tu przez tyle lat istnienia hotelu mnóstwo znanych osób, królowa Elżbieta z księciem Filipem. Tu? W tym apartamencie byli? Tak, dokładnie w tym apartamencie. Tutaj... Ja na pewno siedzę tu, gdzie Elcia siedziała wcześniej. Gościliśmy również Margaret Thatcher, progi naszego hotelu odwiedzał zespół The Rolling Stones, Marlena Dietrich, a wielu znanych osób mieszkało w hotelu. A ten hotel ma też no, niesamowitą lokalizację na mapie Warszawy. Myślę, że to też może być powód, dla którego warto zdecydować się właśnie na uroczystość w tym miejscu. Tak, jak najbardziej. Jesteśmy w samym sercu Warszawy. Najpiękniejsza, najwspanialsza lokalizacja na Trakcie Królewskim, otoczona wspaniałymi zabytkami i niedaleko oczywiście Starego Miasta. Tuż obok przepiękny zamek, Pałac Prezydencki, ale też cała ta ulica jest absolutnie wyjątkowa i bardzo dużo takich sławnych w Warszawie kościołów tuż za rogiem, można by powiedzieć. Tak, zgadza się. Wiele wspaniałych kościołów znajduje się w bardzo bliskiej odległości, także można nawet na piechotę po ceremonii udać się do hotelu. Ale ja słyszałam, że to nie jest tak, że w waszym hotelu może odbyć się jedynie wesele, bo tu podobno też odbywają się śluby. Macie kapliczkę? Tak, jak najbardziej organizujemy śluby w różnych przestrzeniach, bo i w salonach naszych przepięknych, ale też i na naszym wspaniałym Belle Epoque, gdzie możemy zorganizować kameralną ceremonię za ślubinę. Ono ma niesamowity widok, prawda? Tak, to jest panorama całej Warszawy. I tam widać z jednej strony stadion. Tak, Stadion Narodowy, Pałac Kultury i Nauki, kończywszy na Placu Piłsudskiego, także wszystko w zasięgu wzroku. To, co bardzo podoba mi się w tym miejscu, to to, że ono jest takie bardzo stylowe i czuć tutaj tego ducha czasu. I widzę, że Wy nie walczycie z tą historią, tylko to jest absolutny atut tego miejsca. Tak, hotel pomimo wielu remontów, odświeżeń, zawsze właściciele hotelowi starali się utrzymać i zachować ten styl art deco, połączony też z art nouveau. Także mamy to i w naszych pokojach gościnnych, windach, przepięknych kryształowych kiedyś windach, jak i wszystkich naszych salach bankietowych, które oferujemy dla gości. Także łączymy w art deco zarówno nowoczesność, jak i elegancję. No to teraz
idealnie przejdziemy łagodnie do tych sal bankietowych, bo to dla młodych par jest bardzo ważne. Jakie są tutaj możliwości na zrobienie uroczystości? Ile jest opcji lokalizacji? Ilu gości możecie podjąć? Mamy łącznie 10 sal, które możemy zaproponować gościom na organizację wesel. Dwie największe to ta, która jest chyba ulubioną dla par młodych, czyli nasz salon Chopin z widokiem na park przy ulicy Karowej, no i przepięknymi bursztynami wtopionymi w kryształowe lustra. Sala może pomieścić około 120 osób podczas wesela. Natomiast nasz salon Marconi nie ustępuje absolutnie, bo mam możliwość zorganizowania podobnej liczby osób, ale dodatkowo mamy specjalne kameralne patio dostępne dla gości weselnych, z którego mogą korzystać. To super opcja, bo jednak taka możliwość wyjścia sobie na zewnątrz jest często takim aspektem, na który bardzo mocno młode pary zwracają uwagę, bo to jednak, nie wiem, daje takiego troszkę luzu, nie? Troszkę świeżości podczas wieczoru. Rozumiem, że jako hotel macie jakąś specjalną ofertę dla par młodych? Tak, jak najbardziej. W ramach pakietów proponujemy nocleg w jednym z naszych wspaniałych apartamentów. A już po samym weselu oczywiście zapraszamy do naszego kameralnego Bristol Spa, gdzie pary młode, gdzie osoby mogą skorzystać i odświeżyć się, zrelaksować we wspaniałej atmosferze, używając specjalnych kosmetyków, jakie mamy dla nich przygotowane. Jest to specjalna, dedykowana oferta właśnie dla nich. Rozumiem, że tam jakieś relaksujące masaże, wszystkie tego typu zabiegi. Oczywiście mamy wspaniały, wyszkolony do tego zespół. Chętnie bym spróbowała, ale za późno. No niestety, słowo się rzekło. Te Wasze wnętrza są bardzo eleganckie, ale z drugiej strony na tyle neutralne, że mam wrażenie, że w ich wnętrzach jesteście w stanie wyczarować wesele praktycznie w każdym stylu. A dzisiaj specjalnie dla nas hotel przygotował dwie przepięknie udekorowane sale, jedną w stylu glamour, a drugą w stylu boho. Zobaczcie, jak wyglądają. Na szczegóły. Pani Natalio, to, że te stoły są piękne, to nie ulega żadnej wątpliwości, ale mam takie pytanie, kilka pytań w sumie tak naprawdę, z perspektywy panny młodej. Czy można w tych stołach, w tych dekoracjach wprowadzać pewne modyfikacje? Oczywiście, mamy szeroką gamę współpracowników, podwykonawców, z którymi współpracujemy na co dzień, także i dekoracje kwiatowe, i dekoracje na stołach, wszystko jesteśmy tutaj w stanie zorganizować dla naszych młodych. Czyli to nie jest tak, że macie kilka setów na wyposażeniu hotelu i z tego korzystacie? Mamy, natomiast jesteśmy zawsze bardzo szeroko otwarci na różnego rodzaju oczekiwania, jakie pary młode do nas mają. Czyli to jest tak, że mogę tutaj sobie spełnić każde marzenie dekoracyjne? Jak najbardziej, ale oczywiście mamy też zespół na miejscu, doradców, którzy będą panować nad tym, żeby te oczekiwania były odpowiednie w stosunku do rzeczywistości. No dobra, wygląd na sali to jest jedno, ale druga kwestia no to jest jedzonko. Nie mogę o to nie podpytać, bo też kocham. Chciałam zapytać, jak to jest z menu? Czy macie gotowe sety menu, czy to menu też jest dostosowywane pod każdą parę indywidualnie? Mamy przygotowane menu, specjalnie zaprojektowane, przygotowane przez naszego szefa kuchni Michała Tkaczyka. Natomiast są to menu składające się z bufetów i z menu serwowanego, ale oczywiście zawsze słuchamy naszych gości, zawsze słuchamy tego, jakie są oczekiwania i staramy się zawsze nim sprostać. Czy to jest tak, że młode pary dostosowują menu do stylu wesela, czy do swoich gustów kulinarnych? I do stylu wesela, i do gustów, i do sezonowości potraw, jak i również do kultury, z której się wywodzą, bo mamy też bardzo wiele międzynarodowych par w hotelu. Jak wygląda sytuacja, skoro już mówimy o jedzeniu, z napojami? Zawsze mamy przygotowany bar, ale mamy też i wyspecjalizowanych barmanów oraz sommelierów, także jeżeli chodzi o dobór win czy drinków, koktajli, to zawsze bardzo szeroko pomagamy. No dobra, a teraz przechodzimy
skokiem szybciutkim w stronę słodyczy, deserów. Jak to jest ze słodkościami? Czy też macie firmy, z którymi współpracujecie, które robią te piękne, weselne torty? Mamy na miejscu szefa cukierni, mamy naszą wspaniałą cukiernię. Mhm. Także jak najbardziej robimy wszystko na miejscu z naturalnych składników. Nasz szef robi wyśmienite dzieła sztuki. Czy to jest tak, że one są i piękne, i smaczne? Oczywiście tak. A taki najbardziej lubiany przez młode pary, najczęściej wybierany smak tortu? A myślę, że to będzie śmietanowy, tort śmietanowy z malinami. O, no dobra, to brzmi tak po polsku. Bo to taki klasyk, który tak chyba jest, uwielbiają tak wszyscy, jest. Prawda? Macie takie degustacje przed tym ważnym dniem, wcześniej przygotowywane? Tak, oczywiście przygotowujemy degustacje zarówno menu, które serwujemy podczas uroczystości weselnej, ale także i wspomnianych wcześniej pysznych dzieł sztuki, czyli naszych tortów, jak najbardziej. Ale rozumiem, że nie robicie całego tortu, tylko to jest po prostu degustacja smaku. Tak jest, to jest menu degustacyjne, specjalnie przygotowane dla par młodych. A ciekawa jestem, czy któraś para was zaskoczyła swoimi oczekiwaniami? Czy było coś, co poczuliście, jest dla was wyzwaniem? Zdarzyło się wesele, którego motywem przewodnim był zimowy ogród. Było to o tyle wyzwanie, że musieliśmy tutaj w takich cieplejszych miesiącach przygotować specjalne dekoracje. Natomiast okay. Zakończyło się to dużym sukcesem, więc myślę, że wszyscy byli na pewno bardzo zadowoleni. Pozostając w klimacie stylu wesel, bardzo ważnym elementem podczas przygotowań jest dla panny młodej wybór sukni ślubnej, która musi do całości idealnie pasować. Zobaczcie moje propozycje, suknię ślubną, która pasuje do stylu boho, jak i taką, która pasuje do stylu glamour. Wisienką na tym luksusowym torcie jest odpowiedni dobór floty. Auto może oczywiście pasować do waszego motywu przewodniego wesela, ale może być po prostu spełnieniem waszego marzenia. Wydawałoby się, że auto to jest taki mały dodatek, ale tak naprawdę towarzyszy młodej parze przez cały dzień. Na początku pan młody odbiera autem swoją wybrankę, potem wspólnie jadą do kościoła czy urzędu stanu cywilnego, po czym czeka ich pierwsza wspólna wyjątkowa podróż jako małżeństwo. I tym właśnie oto autem podjeżdżają pod miejsce, w którym odbywać się będzie wesele, gdzie czekają już na nich setki gości. To jest moment, kiedy trzeba się dobrze zaprezentować. Ja przygotowałam dla was dwie propozycje, które są bardzo eleganckie, a tym samym idealnie wpisują się w temat tego odcinka. Na koniec mam dla was wspaniałą niespodziankę, o jej szczegółach opowie pani Natalia. Dla wszystkich par, które zdecydują się na organizację wesela w hotelu Bristol Warsaw od czerwca tego roku do grudnia 2022. Mamy przygotowany specjalny konkurs instagramowy My Bristol Love Story. W konkursie można wygrać pobyt w luksusowym apartamencie w hotelu Agustin w samym sercu romantycznej Pragi. No dobrze, a co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w tym konkursie? Musimy zamieścić zdjęcie na naszym profilu instagramowym i odpowiednio oznaczyć.
Okej. Słuchajcie, jeżeli interesują Was szczegóły wzięcia udziału w tym konkursie oraz regulamin, to wszystko znajdziecie w opisie tego filmu, tam jest link, jak klikniecie, to wszystko będzie jasne. A ja na koniec, moi drodzy, chciałam Wam powiedzieć o tym, że luksus to jest wybór tego, co najlepsze i na najwyższym poziomie. Luksus to nie jest styl wesela ani forma. Dokonując wyborów, pamiętajcie o tym, żeby były one spójne, świadome i żeby nie przekroczyć tej cienkiej linii przepychu. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!